jesteśmy w stanie właśnie no, usłyszeć ciszę, tak? Po prostu, jak to się mówi, zasłuchać się w ciszy. To mnie zachwyca w naturze, tak? To, że ona potrafi dać takie miejsca. Nazywam się Piotr Buglewicz i takie miejsca staram się chronić. Pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Mam szczęście kierować Zespołem Ochrony Przyrody w naszym zespole. Na co dzień moja praca polega głównie na realizacji zadań wynikających z planów ochrony dla parków krajobrazowych. To głównie zadania z czynnej ochrony. Poza tym pilnujemy przestrzegania przepisów na terenie parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu. Robię to, co lubię, tak? Ale to, co najbardziej chyba w tej pracy pomaga, to są ludzie, z którymi pracuję, bo mam to niesamowite szczęście, że trafiłem na fantastyczne osoby. Każdy sobie w tej pracy pomaga, umiemy działać w grupie i to jest tak jakby to, co pomaga jakieś tam nawet cięższe chwile przezwyciężać, że to, że właśnie ci ludzie są tacy, jacy są w tej pracy. Nasza praca polega na pomaganiu tym, którzy sobie sami pomóc nie mogą, tak? Czyli staramy się pomóc przyrodzie, której my szkodzimy, tak? Jako ludzie. Natomiast my właśnie działamy tak jakby w kierunku pomocy im. Teraz jest okres migracyjny płazów, on się już właściwie kończy. Kiedy faktycznie widać, jeśli nie zadziałamy, nie przygotujemy wygrodzeń, to naprawdę jest bardzo duża śmiertelność. A w momencie, kiedy zabezpieczymy drogi, kiedy też te płazy wyłapujemy, przenosimy, zaniesiemy je do stawu. Po kilku dniach widzimy, że tam się pojawia skrzek. To właśnie to jest taki moment, kiedy czuć, że ja konkretnie komuś pomagam. Tak? Tutaj na przykład pomagam ropuchom, tutaj pomagam żabom i no to cieszy, tak? bo wiem, że ochroniłem jakieś właśnie takie mniejsze życie przed jego zakończeniem. Akademia Nauk Stosowanych, którą skończyłem, wtedy to była jeszcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. No, po pierwsze umożliwiła mi w ogóle pracę w takim miejscu, tak, bo musiałem mieć wymagane do tego wykształcenie, a poza tym dała mi też dużo takich podstaw wiedzy w niektórych dziedzinach, które teraz wykorzystuję, jak choćby właśnie ochrona przyrody. W ciągu tych 12 lat, które tutaj spędziłem, zajmowałem się w zasadzie wszystkim, czym można się zajmować w parkach, czyli zajmowałem się bardzo dużo edukacją, zajmowałem się ochroną przyrody, zresztą teraz zajmuję się na stałe ochroną przyrody, ale też ochroną krajobrazu, także było właśnie różnorodnie i no nie jestem sobie w tej chwili w stanie wyobrazić, żeby móc pracować gdzieś indziej, nie planuję na razie tego. Na razie moje plany, jak sięgam gdzieś tam w przyszłość, no to są cały czas tutaj parki krajobrazowe. Kontakt na co dzień i widzenie tego, co nas otacza, to no, napędza jeszcze bardziej do tego, co robimy, a kolejną rzeczą to są widoki. Właśnie tutaj jesteśmy teraz na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, w Wiodówce Tuchowskiej, która jest takim miejscem, które ściąga bardzo wielu turystów. I fajne są czasami takie momenty, kiedy można stanąć na wieży, popatrzeć w oddalę i, no i po prostu poobserwować to, co widzimy. To daje taki jakiś wewnętrzny spokój człowiekowi.